Siemano wszystkim, z tej strony Konrad Husser. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby dziecko CSI osu, albo może mieliście dylemat, czy klikać w kółka, czy może postrzelać terrorystów? No cóż, teraz nie musicie już tak naprawdę dłużej się zastanawiać, gdyż powstał skin CS plus skin w wersji 6.9. Z tego co kojarzę, MLG Edition, ale nazwa w pełni się nie wyświetla. Skin ten jest niesamowicie dobrze wykonany. Jak widzimy, niektóre czcionki są zrobione Comic Sansem, zaś inne, w sumie nie wiem do końca co to za czcionka. Natomiast mody. Jak widzimy, w Difficulty Reduction mamy mód Noob, Yusak oraz Camper. Natomiast w Difficulty Increase, czyli to co wszystkich interesuje, Hard Rock stał się, no cóż, litem. Tutaj mamy tryb esportowy oraz Sudden Death, który jest headshotem. Rushby to DT, oczywiście ulepszone DT to Kill All Lolis. Cóż, dobry wybór. Na naszym ukochanym Hidenie mamy Noscope'a, a Flashlight staje się awką. Oczywiście jak chodzi o specjale, mamy tutaj Wallhacka, Aimbota, Mercy. Cóż, tego do końca nie rozumiem. Pro gameplay i montaż jak najbardziej w porządku. Czyli mody są po prostu 10 na 10. Idąc dalej, jak chodzi o sam gameplay, jak mogliście zobaczyć, countdown jest po prostu idealny, jak najbardziej pasuje do tego skina. Ekran śmierci, który no cóż, odzwierciedla ulubioną mapę wszystkich tak naprawdę. Poza tym, jak będziecie mieli okazję usłyszeć w następnych gameplayach, hit soundy są wykonane równie dobrze jak cała reszta skina i title screen też jest tym, co zasługuje na dużą uwagę. Na tym cała dobroć tego się nie kończy, bo dostajemy wraz ze skinem bardzo szerokie opcje kustomizacji. Zacznijmy od tego, że kursor na środku, ta kropka, możecie wybrać sobie jeden z czterech kolorów albo całkowicie ją wyłączyć. Oraz mamy chyba wszystkie bronie, jakie są w CS-ie. Widzimy pistolety, shotguny, sniper rifle. No i cała reszta. Ja powinienem dużo grać P90, bo no, to była moja ulubiona broń, bo jestem strasznym noobem. Jak widzimy, nawet nie ma tutaj tej tekstury, bo wcześniej jej już użyłem i ją podmieniłem. Także kustomizacja tego skina też jest jak najbardziej dokładnie taka, jak powinna być. No i w sumie myślę, że to by było mniej więcej na tyle. Teraz przejdę do pokazania wam pozostałych broni oraz pokazania wam niesamowitego trybu, jakim jest Catch the Bombs. Także po tym będzie jeszcze parę gameplay i krótkie podsumowanie.
Okej, okay, mam nadzieję, że gameplaye i tryb Catch the Bombs bardzo się wam podobały. Podsumowując, skin jest po prostu idealny, ma sporo plusów. Między innymi są to czcionki, które są wykonane Comic Sansem, jak najbardziej plus. Ekrany śmierci i wyniku, które odzwierciedlają idealnie właśnie połączenie osu oraz CS-a. Mody są wykonane bardzo profesjonalnie oraz mamy bardzo dużo broni i opcji kustomizacji tego skina. Z minusów, no cóż, nie ma Dragon Lore'a. Skin jest mało czytelny, przez co myślę, że jest to bardziej taki gag niż rzeczywiście coś, na czym warto grać. Brakuje combo burstów w trybie Catch the Bombs oraz niektóre batony mają co najmniej dziwny kształt, jak mogliście zobaczyć. Tak naprawdę chyba nie mam się do czego więcej przyczepić, więc biorąc pod uwagę zarówno plusy jak i minusy, temu skinowi wystawiam ocenę 1337 na 420. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnych.